Zostałem wytypowany na przewodniczącego jury 5 minut temu z uwagi na to, że mam brodę i zniżkę na pociąg. Ale oczywiście będziemy, proszę Państwa, dozować napięcie, w związku z czym na razie wiadomo będzie tylko trochę, ponieważ to będą nagrody za udział, a nie nagrody sensu stricto. Pierwsza nagroda za udział. Ania i Tomek Trust. Ania i Tomek Trust. Dziękujemy i proszę jeszcze... Prosimy, żeby zostać z nami. Kto następny? Pyretta Blaze. Nagroda za udział. Zmęczeni już. I trzecia nagroda za udział. Zespół Halucyna. Zapraszamy do nas. Nagroda za udział zespół Halucyna. Time to Express, nagroda za udział, bardzo proszę. Równorzędna pierwsza nagroda, zespół DOFX, występ przed zespołem Kult. Zapraszamy do nas! Pan burmistrz wręcza te główne nagrody ze Zbyszkiem Przywańskim razem. Gratulacje! DOFX ze Szczecinka! To oni będą supportować Kult. Kult jeszcze o tym nie wie. Szanowni Państwo, równorzędna pierwsza nagroda. Zespół Kajoła i występ przed Kraków Street Band. Równorzędna pierwsza nagroda numer 3. Melancholy Hill. Występ przed zespołem Raz, Dwa, Trzy. Laureaci, uczestnicy, jurorzy, czyli cała banda, która dzisiaj w amfiteatrze w Połczynie występowała. I co byście narobili najlepsze? Festiwal jest super. Festiwal jest super. Bardzo, bardzo się cieszę, że w miastach niedużych, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, odbywają się tego typu imprezy i to jest chwała Ci za to, bo to jest super. No i cóż, dzisiaj parę dźwięków mnie bardzo zaskoczyło in plus, bardzo, naprawdę. No właśnie, wyróżniliście trzy ekipy. Jedno to w ogóle jakaś taka, dopiero zaczynają swoją drogę, pół roku grają, czy rok, może nie cały, do Fox ze Szczecinka. Widziałem dobre wrażenia, jak ich usłyszałeś. Przede wszystkim, może jeszcze raz wytłumaczę się w imieniu jury, dlaczego trzy równorzędne miejsca. To były tak trzy różne formuły muzyczne, że gradacja byłaby zawsze skrzywdą dla któregoś z nich, więc to był pomysł Piotra, który, jak wiesz, wszyscy zaakceptowaliśmy. No i mam nadzieję, że ta nagroda gdzieś tam w tym dosie każdego z tych artystów będzie pokazywana, że to jest jednak pierwsze miejsce, bez względu na to, że równorzędne czy nierównorzędne, ale to jest jednak pierwsze miejsce. I cieszę się, że udało nam się przewalczyć w gronie jurorskim moją sugestię, żeby w momencie, kiedy mamy trzy zespoły kompletnie różne i każdego siła jest w czymś innym, już nie wartościować, już nie robić klasyfikacji sportowej, tylko po prostu dać trzy równorzędne pierwsze nagrody, szczególnie, że co do pierwszej trójki byliśmy zgodni, że wybieramy z tych. Wybraliśmy po równo. Więc nie będę pytał może konkretnie, kto może lepiej czy gorzej, trójka równorzędna, laureatów, ale powiedz, czy widziałeś tu jakąś ekipę, której wróżyłbyś świetlaną przyszłość, karierę na polskiej scenie muzycznej? Zawsze się waham przed takimi stwierdzeniami, bo jest to wyróżnianie kogoś, a nie mówienie o innych, ale w tym wypadku chyba się zdecyduję. Na pewno wokalista Melancholy Hill to jest postać, która może zrobić ogromną karierę. Nie, że umniejszam coś jego kolegom, ale to jest
charyzmatyczna postać z ogromną przyszłością. Życzę mu, żeby się rozwijał w dalszym ciągu, żeby trafił w dobre ręce, pod dobrą opiekę, bo może zajść bardzo, bardzo daleko. Natomiast DFX ze Szczecinka, znaczy ja miałem tak zwaną szczękę na podłodze, mówiąc szczerze, dlatego że to są debiutanci. Dokładnie. Oni dopiero zaczynają, to był pierwszy ich koncert w tym składzie, a zachowywali się na scenie jak doświadczeni ludzie, którzy po prostu potrafili zawładnąć w 5 minut publicznością, mimo że publiczność wiekowo nie była do końca ich publicznością, a oni to pokonali. Lekkość, bezpretensjonalność na scenie, jakby takie zwierzęta sceniczne, które w nich drzemią, pomijając bardzo mądre, ambitne teksty. No właśnie, Piotrze, chciałem powiedzieć, że przekaz, bo tego mi brakuje w ostatnio w muzyce rockowej. Więcej tego przekazu mamy w hip-hopie, a tu zobaczyliśmy w linii melodycznej rockowej ludzi, którzy coś chcą powiedzieć na scenie. Zobaczyliśmy też, że cała trójka laureatów to jest przekaz. I zresztą nie tylko, bo zespoły, które dostały nagrodę za udział, też na teksty zwracały uwagę. To jest, nie wiem, czy nie najważniejsza rzecz na dzisiejszej imprezie. Natomiast zespół DFX gra muzykę ostrą, radosną, polegającą na energii, a mimo to ten przekaz tam też jest, pod spodem. Tam się po prostu wszystko zgadzało. Ja nie mam do nich tak naprawdę żadnych zastrzeżeń. Jedyna rada, jaką mogę dać, to róbcie tak dalej, bo idzie wam znakomicie. Może dlatego, że się nie zastanawiacie, tylko po prostu gracie. Płyniecie flow. A jeszcze powiedzmy o Toruniu, o Kajoi, która do nas przyjechała. Tutaj też daliśmy równorzędną nagrodę. Jakie masz spostrzeżenia związane z tym zespołem? Pierwsze spostrzeżenie, którym się podzieliłem natychmiast ze Zbyszkiem Krzywańskim, który siedział obok, to było takie, chyba się zmieniła cała technika i realizator, bo oni zabrzmieli zupełnie inaczej. Po prostu.